Tak, Tomku. Bartoszu, witam Ciebie w kolejnej części naszego nagrania. Witam Ciebie, Tomku. Ja już teraz powoli nie wiem, kto jest u kogo. No, że... Kura. To już wiemy, gdzie jesteśmy. Okay. Bartosz Nadolski, psychiatra. Witam Ciebie. I przechodzimy do tematu związanego z uzależnieniami. No, gruby temat. Ja mam takie pytanie, bo często się widzi, że sposobem na uspokojenie małego dzieciaka jest po prostu tablecik albo telefon i tak dalej, nie? No. Czy to nie jest trochę początek takiej zgubnej drogi? No to już odpowiedziałeś sobie, nie? No, czy ja mam zadać następne pytanie? No właściwie tak, no bo generalnie, wiesz, no, w relacjach rodzinnych, życia, wychowywania dziecka, tak uspokojenie go za pomocą social mediów, filmu, czy jest elementem, który jest prawidłowy. Nie? No to nie potrzeba jakiejś specjalistycznej wiedzy psychiatrycznej, tak? Bo uzależnienia behawioralne, no tu się cisną, tak? Bo jeżeli dziecko w okresie rozwoju, tak, czy osiągania pewnych kamieni milowych, czy okresie adolescencji, tak? Ma rozwiązywane problemy swoich emocji, relacji rodzinnych z rodzeństwem, rodzicami za pomocą uspokajacza w postaci, nie wiem, filmu, tak? Czy nie zje kanapki, tak jak nie będzie miał gierki, bajki. No to temat jest jasny, tak? Natomiast, no, skąd to się bierze? No tak, no z szeroko pojętego dostępu do dzisiejszego czasu, nie? Z jednej strony jest to duży temat, z drugiej strony, no to no, chyba mają rodziców też, nie? Wiesz co, ja ostatnio tam studiuję sobie, wracam do niej cały czas, książkę pod tytułem Wyloguj swój mózg, bo ja sam zauważam u siebie, że jestem mocno... No, nawet w związku z tym, że prowadzę ten podcast i tak dalej, no, jestem nie tak lekko, nie? No, mocno to ten, no i zauważyłem, jak robię sobie te okna, gdzie wchodzę i tam przeglądam, to nie jestem w stanie odpowiedzieć na te wszystkie wiadomości, komentarze i tak dalej, ale też zauważyłem, że wpadłem w coś takiego, jak wiesz, że masz, czy się lajki zgadzają, oglądalność, bo to jak gdyby, i to też uzależnia, to też warunkuje pewną twoją, można powiedzieć, przyszłość. W tym środowisku, no i tym samym cię zarąbiście uzależni. To znaczy, tutaj wiesz, bo my mówimy o dzieciach, tak? No to, znaczy, ja mówię z perspektywy, jeżeli dorosły. No zapytałeś o dzieci, nie? Bo, tak, ale bo jeżeli... u dzieci jest troszeczkę więcej tych jeszcze czynników, które na to wpływają, bo zobacz, bo pierwsza rzecz jest, dziecko dostaje jakiś substytut wkraczający w rodzinę. Boże, jak to brzmi, za moich czasów. Tak, no ale w latach 90., tak, gdzieś tak moje dzieciństwo przypada na ten okres, późno 80., 90., no to była kształtowanie podwórka i rodziny, tak. Ale była ta gra, co się jajka łapała też, pamiętasz? No i tak, ale tam te klawisze się psuły, ale no i to wszystko, nie? A dalej co było? Game Boy nie był dostępny dla nas, nie? No, Tetris było. No, tam Tetris, tak, to pamiętam, w podstawówce były, tak. Gra 99999. No i koniec, tak? No ile mogłeś grać w Tetrisa? A tym bardziej, że zobacz, że ten Tetris nie niósł za sobą żadnego jakiegoś takiego większego emocjonalnego poza punktami. Natomiast dzisiejszy ten tablet, o którym mówisz, no nazwijmy to jakoś tam, czy komputer, czy smartfon, czy coś, tam jest bardziej złożona treść. Ale to jest następny element, ale zobacz, że mamy rodzinę, przysłowiową rodzinę siedzącą przy stole, tak, nad którą jest system, tak, działają pewne powiązania, tak, ojca, matki, patriarchalny, matriarchalny, tam już nieważne, jaki tam prezentuje model, wzorzec, on jakiś jest, odpowiedniego oddziaływania na dziecko i kształtowania pewnych też zachowań, no, który przestaje istnieć, tak, no bo teraz, tak, on się wydarł. Tak, założenie, no to dostaje komórkę. Jak będzie chciał komórkę, zawsze będzie się darł, nie? To już tam, zostawmy jakąś tam wielką, wielką wymyślną wiedzę psychiatryczną. To jest po prostu oczywista behawiorystyka, tak? I no więc osiąga pierwszą rzecz. Druga rzecz, no jak tutaj się mają pewne relacje rodzinne? Tego przysłowiowego obiadu przy stole. No one nie istnieją, nie? No, wiesz, no, zatrważające, wchodzisz do restauracji, tam wszystkie dzieci, wiesz, szamają zupę, nie? I tam leci, nie? No ale dorośli też.
Już też. No, to dorośli to za chwilę, bo to też wynika, ta jest, bo dorośli powiedzmy, że mają ten swoje kroki milowe za sobą, nie? Mają to, a tutaj mówimy o człowieku, któremu urodzi się osobowość. Który zaczyna być kimś, mamy jakieś wzorce. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest osoba, która jest w okresie adolescencji na przykład, tak? Jest w okresie puringu, czyli trzewieży neuronalnej, kiedy jest taki okres tego buntu młodzieńczego, który mówimy taką naturalną psychozą, kiedy mózg wybiera, które neurony zostają, bo my się rodzimy z za dużą ilością neurocytów. I one w sposób apoptotyczny się uszkadzają same i odpowiednio programują nas na to, kim będziemy i tak dalej, co nam zostanie. I w tym okresie nagle dostajemy jakiś substytut życia. A dalej, wiesz, to jest jedna rzecz tej rodziny, ale zobacz, że dalej w tym wszystkim, w tym smartfonie siedzi inny przekaz. Innego świata, który jest nierealny. Właśnie tego, który już poruszyliśmy wcześniej, tak? Idealnych, tak? Kolorowy, tak, usłany różami. Tak, tak. Same sukcesy, same wszyscy mają kasę. Tak. Wszyscy jeżdżą wyłącznie Maybachami, McLarenami, bo w ogóle zwykły Ford to nie jest dla ludzi, nie? Zauważyłeś to? To jest promowane, nie? Koleś tam zamyka, nie wiem, tam Lambo i mówi, tam kopnął go i mówi, dobra, to tam 2,5 miliona wydałem. Spokój, wszyscy mówią, to jest norma, nie? Ja tam wychodzi, a tam ojciec Focusa pastuje. I dochód pasywny. Nasz dochód pasywny. I że kap jest z niego tak, cały czas. I to jest następny przekaz. Potem w sporcie idealnie, w szkole idealnie. Całe życie jest wspaniałe, jak wakacje to tylko... No i taki jest świat, nie? I nagle się okazuje, że ten świat, z którego wychodzimy, taki nie jest. Tak, że pani w szkole mówi, że no niestety dzisiaj dwuja. Wracasz do domu, tata pracuje z mamą, uczciwie chodzą do pracy, ale nie zarabiają 2,5 miliona rocznie, tak? Tylko no, rzetelne pieniądze, no, jak normalni Europejczycy i mają nową Dacię. Nie? A pogoda jest że jest leje, że jest jesień. Nie jadą na przykład na Bahama, tylko jadą do Gdańska, nie? No i ten świat, zobacz, jaki on jest nierealny. Jest taka teoria też Winnicotta chyba, jak się mylę, to niech ktoś mnie poprawi, o matce wystarczająco dobrej, która powoli przestaje obowiązywać. A ta teoria mówiła, że matka musi popełniać błędy. Bo że świat idealny, który by był kształtowany, tego idealnego dziecka, nie powoduje, że jest przygotowany na zewnętrzny świat, w którym są też złe rzeczy. Musi dziecko doznać pewnych pomyłek już na poziomie rodzicielskim, żeby wiedzieć, że na przykład nie wszyscy go przytulą i powiedzą, że ty jesteś wspaniały, piękny i mądry. W toku mojego kształcenia rzecz wydarzyła się w tym mieście, w Krakowie. Często jeździłem tutaj na kursy, bo one były wspaniałe i naprawdę gratuluję. Miał inne podejście, bo ja jestem szkoła Bilikiewiczowska, u was Kępiński. Dlatego tu przyjeżdżałem. I był pan profesor Pan profesor Bomba, wspaniały człowiek, zawsze zawstydza mnie swoją inteligencją. I on przedstawiał kiedyś swojego pacjenta, który był nazywany w domu Królewiczem. I on nie miał wystarczająco dobrej matki. I problem trafił do jego gabinetu dlatego, że spotkał się z życiem codziennym, nie? Tym, którym nagle pani nie zawała go Królewiczem, tylko Jasiem, nie? I Jasiu nie był najlepszy. Jasiu był normalny. I to było wielką tragedią. I jak gdyby dorozwijając to, zobacz, no taki jest mechanizm, nie? Świata, który jest ci sprzedawany. Czy w sposób celowy, czy nie, to nie chcę w to wchodzić, bo śmiem twierdzić, że ktoś nad tym myśli. Ale... Ktoś nad tym myśli, już tak. Już się przyznali nawet. No już się przyznali, no właśnie, no, nie wiem, ale no. Ktoś nad tym myśli, żeby tak było, tak? Że tutaj jak tata nie kupi bluzy za 1000 zł, to nie jest tak. Bluza, nie? To nie jest bluza, jesteś zły, jesteś gorszy. Nie nadajesz się. No, a jest tak. Równie dobrze ciepła, nie? Ale patrz, za naszych czasów, no. Jakby ktoś mi w szkole powiedział, że jestem gorszy, bo on ma lepszą bluzę, to wiesz, jakby to się skończyło. No to już go sklepał, nie? On by nie miał bluzy po tej szkole. To nie wiem, czy to też było dobre. To, wiesz, jak cię nie szanują, to nie było dobre, Tomku. Jak cię nie szanują, to niech się boją. No, wiesz, to nie chciałbym, żebyśmy doszli, że prawo ulicy jest najlepszym prawem świata, ale wiesz... Ale sprawiedliwe. Słuchaj, jak się rozłączymy już, to potem pogadamy, nie? Proponujesz mi terapię?
Możemy zacząć. Ale nie, ale to wiesz, zobacz, że tak śmiechy śmiechami, ale że coś w tym jest, nie? Że ktoś kształtuje i tworzy tych odbiorców, tak? Konsumpcyjnych odbiorców i pracuje nad tym. Nie? No i wiesz, myślę, że tutaj nie potrzeba jakiejś wielkiej wiedzy psychiatrycznej. To na co mają ci rodzice, młodzi zwłaszcza młodzi, uważać? Wiesz co, mają uważać? Dozować? Tak, ja myślę, że, bo drugą tragedią jest też wyłączenie dziecka ze świata, który obecnie jest, tak, bo to specjaliści i psychiatry dzieci i młodzieży po to podkreślają, bo zabranie, wyłączenie tak komputera dzieciom czy pozbawienie go smartfona, kiedy wszyscy mają, też jest jego wewnętrzną tragedią, tak. Znaczy ja kiedyś to sobie tak rozmyślałem, no bo tam na przykład, żeby bajek za dużo nie oglądać, albo w ogóle, albo chować dzieci na starych bajkach, ale z drugiej strony tak sobie myślę, no wyobraź sobie stary, że właśnie te nasze lata 90, nie? Były te Smurfy, He-Man i nagle ty idziesz do szkoły, wszystkie dzieci mają piórniki z naklejkami Smurfy, z He-Manami, a ty nie wiesz, o co w ogóle chodzi, bo nie masz tego w domu, nie? Wiesz co, to tak jest trochę, też jesteś trochę zaobserwowałem takim, to na niektóre, ja doszedłem, że tam jest Minecraft, tak, i ten Minecraft jest najbardziej uzależniającą grą. I on ma tam tą konsolę i ten Minecraft gdzieś tam nigdy nie zagościł w moim domu. I nagle się okazało, że tam w tym przedszkolu wszyscy mają Minecrafta, tak. I słuchaj, dopiero, on sobie nie gra, nie lubi tej gry, ale dopiero jak zrozumiał, jakie są postacie, tak, no to miał wspólny język, tak. No ale to było dawkowane w odpowiedni sposób. Czyli ja myślę, że pozbawienie też, wystrzegajmy się biegunów w lewo, w prawo. Bo żadna przesada nie jest dobra. Myślę, że zdroworozsądkowość jest najlepsza. Taka zwykła, naturalna. Jeżeli dziecko obejrzy, powiedzmy, godzinę dziennie bajki, które oglądają wszyscy, to nie spowoduje to, że będzie aspołeczne, tak? Bo za chwilę się okaże, że będzie oglądał Reksia, a te dzieci dzisiejsze nie wiedzą, co to jest Reksio, nie? Jaki Reksio? Oni tam obejrzeli, wiesz, tam super, hiper, nie, tam bana jakiegoś. Sonic 18. Sonic 18, tak, który gdzieś tam jest. No i nagle to też jest dla tych dzieci tragedia. Natomiast no, jeżeli Sonic 18 zacznie być ich przyjacielem, no to też się zaczyna być problem, więc to jest pierwsza rada, tak? Zdroworozsądkowość. Druga, dom jest ważną częścią życia. Jeżeli nie ma domu, to nie może być prawidłowej relacji społecznej na poziomie rodziny jako systemu i nie może być prawidłowego rozwoju. I tutaj zaraz się wszyscy wkradną na pełną rodzinę, niepełną, nieważne, tak? Bo życie dzisiejsze pisze różne scenariusze. To nie o to chodzi, żeby tam wszystko grało w książkowy sposób. Chodzi o to, żeby był dom, a nie laptop. Nie? Bo jeżeli laptop zaczyna być domem, no to jest problem. Nie? Natomiast jeżeli dziecko dzisiaj nie będzie potrafiło obsłużyć tego urządzenia, no to będzie też gorsze. Tak więc zdrowy rozsądek. Uzależnienie, o którym chciałem porozmawiać następne, w ogóle nie wiem, czy zderzyłeś się z takim przypadkiem, to jest uzależnienie od jedzenia. Tak. No, nadmiernej ilości, zwłaszcza uzależnienie behawioralne, w ogóle uzależnić się można od wszystkiego, tak? Mhm. To jakby powiedzmy, bo nie wszystko, te uzależnienia nie muszą być uzależnieniami na poziomie fizycznym, tak? Wbudowywanym w metabolizm człowieka, tylko mogą być na poziomie behawioralnym, tak? No tak, oczywiście. No i mamy z drugiej strony też anoreksję na przykład. Ale to wiesz co, troszeczkę wchodzimy w... Anoreksja nie jest uzależnieniem. Anoreksja ma już swój numerek w ICD, tak, co 10. To znaczy? To wiesz, w klasyfikacji chorób i jest rozpoznawana jako choroba, tak, jako zaburzenie behawioralnych funkcji człowieka i to nie tak. Zajmowałeś się, psychiatra zajmuje się anoreksją? Psychiatra powinien wspomagać leczenie anoreksji, natomiast tutaj myślę, że bardzo dużo do powiedzenia mają terapeuci. Natomiast to też jest choroba, która jest śmiertelna, nie? I często powiązana z zaburzeniami depresyjnymi, dlatego psychiatrzy mają tam co robić i powinni tam robić, ale to nie jest problem, który rozwiązuje się na zasadzie pigułki. Nie? Mhm. To nawet ta pigułka czasem się pojawia, żeby rozwiązać pewne niuanse chorobowe czy współistniejących chorób, natomiast no, to jest ciężka praca terapeutyczna i różnie to się kończy. No, znam wielu ludzi, którzy się skończyło dobrze, no ale wystarczy zajrzeć tylko w Google'ach i zobaczyć, ilu ludzi nie wyszło z tego problemu. Natomiast anoreksja nie jest uzależnieniem. Nie? Czy może być, tak? Bo jak gdyby może być spowodowana pewnym tam na podpołożu uzależnienia od odchudzania, tak? Natomiast już samo anoreksja, nie chciałbym, żebyśmy tak to postrzegali. Natomiast a cukier?
No tak, no tak, oczywiście. To, tak. To dlaczego nie ma jakiegoś takiego, jeżeli jest, nie ma zgody rządów, na przykład na, no tak, na no trawkę, dobrze. Nie? To Tomku, no a jest zgoda jest na fajki? Na papierochy? No jest. No jest, a uzależnia? No, a szkodzi zdrowiu? Ja no to czemu jest zgoda rządu na to? No właśnie. Wiesz, no to tak, wiesz, trochę na grząski wrót chcesz wejść. No, boimy się. Nie, wiesz co, nie chcę się wypowiadać o rzeczach, na które nie mam wpływu, nie? Bo wiesz, a, ja myślę, że ludzie też muszą mieć wybór. Jak ktoś chce źle żyć, niech żyje, nie? Jeżeli jest to świadomy wybór. Bo jeżeli ktoś chce, nie wiem, jeść same tłuste hamburgery i wiedząc, że skróci sobie tym życie, tak, no to niech je, nie? Natomiast jeżeli to jest już podyktowane niezdrowym rozsądkiem, a pewną chorobą, to wtedy musimy wkraczać, nie? A wiesz, dlaczego rząd się na to zgadza? No wszędzie się zgadza. Dlaczego są, nie wiem, Coca-Cola, tak, które są pakowane, nie wiem, tam postaw sobie litr Coca-Coli i cukier, to nie uwierzysz, że to się tam zmieści, nie? No, to nie, bo jak ja zobaczyłem, wiesz, te równoważniki, jak to wygląda, no to wiesz, to tam, wiesz, to usiadłem, nie? Tutaj... Czyli znowu wracamy do zdrowego rozsądku. Zdrowy rozsądek, tak? To każdy ma też wybór, tak? No, przecież nie jest też tak, że rząd zabrania zdrowego żywienia czy wyboru, nie wiem, restauracji zdrowych, tak? No, nie jest tak. To jest twój wybór, tak? To też rząd też sprzedając, umożliwiając sprzedaż papierosów czy alkoholu nie powoduje to, że masz go pić czy palić, nie? To jest ten. A z drugiej strony, wiesz, wypicie lampki wina czy jego butelki, to też jest twój wybór, tak? Czerwone wino jako antyoksydant i czerwone wino jako element uzależnienia. A mamy jakieś badania albo motyw, gdzie jest jak gdyby określona pewna ilość albo ilość dni, miesięcy, po jakich wpadamy w uzależnienie? No to tam już jeden mały człowiek powiedział, nie? Że tam 2 lata mężczyzna, tak, kobieta, tak, nie, 2 dni, tak? Nie, nie. Ja, 25 lat mężczyzna, to masz badania. To nie? Sobie przypomniałem, no. Ale słyszałem... Nie, no z żartami, wiesz, ale to... Ale, to, ale zobacz, jest... zobacz, jak dostęp, jak takie wypowiedzenie nieodpowiedzialnie takich słów i kształtowanie sztucznej rzeczywistości wpływa na naród, tak? Tak, bo tam kobiet dających w szyję i mężczyzn, którzy mogą pić Bóg wie ile, nie? Krzywisz się, bo nie chcesz chodzić na ten temat, ale tak nie jest, a pytasz mnie o procenty. Nie? Nie, ale mam inne pytanie, bo no. Mi się teraz przypomniało, że czy to prawdą jest, że kreowanie nowych nawyków trwa 25 dni i tak samo oduczasz się. Nie? Jeżeli tą samą czynność będziesz powtarzał przez 25 dni, to wpadniesz albo wypadniesz z pewnej. Myślę, że to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że u danej osoby są konkretne ilości powtórzeń. Mhm. Bo są osoby, które mają pewne podatności do uzależnień. I są ludzie, którzy będą robić dane czynności, nigdy się nie uzależnią. Natomiast myślę, że my mówimy w tej chwili o średnich, tak, tych elementach, które mogą prowadzić do danych uzależnień. Natomiast to nie generalizowałbym, tak. Ja nie znam takich badań, które mówią, że ileś razy musisz coś powtórzyć, żeby się uzależnić. Może są, bo wiesz, no nie jestem codziennie na świecie powstaje kilka tysięcy publikacji naukowych medycznych, nie jestem w stanie ich wszystkich śledzić, ale być może takie dane są. Natomiast to nie jest tak, że daną czynność każdy wykona i tak jest. No byśmy szli do programowania ludzi, tak? Oczywiście powtarzanie pewnych czynności, które mają jakieś podłoże hedonistyczne, sprzyja uzależnieniu, tak? Jeżeli wypijasz alkohol codziennie, tak, no to zaczyna być to problem, tak? A wypicie jednorazowe nie spowoduje, że będziesz alkoholikiem. Chociaż są ludzie skrajne, tak? Jak zestawy Gaussa, tak? Są ludzie, którzy wypiją raz i to zawładnie ich życiem i są ludzie, którzy będą mogli pić i poradzą sobie z problemem, tak? No ale środek jest większy, tak? Czyli ludzie, którzy powtarzali daną czynność, tak, wpadają w dane uzależnienie. A kiedyś, jak byłem w szkole, było coś takiego, jakieś wykłady były na świetlicy o tym, że... Powiedziałeś tak, jakby to w szkole tak było. No, coś było takiego, że właśnie, że jest coś takiego jak alkoholik i taki pijak, nie? Że to jakaś jest różnica, kiedy jesteś pijakiem, a kiedy jesteś alkoholikiem. No wiesz, mi przypomina zawsze rozmowy z moimi pacjentami, którzy trafiają, wiesz, na izbę. Już teraz rzadko bywam na izbie, ale to są właśnie takie, wiesz, to opowiem anegdotę, tak? Gdzieś tam 2 w nocy, to chyba 3 była nawet, telefon na dyżurkę, żebym zszedł, bo przyjechał pan, tak? No i cała świta oczywiście, karetka, policja, tak, chłopaki w kurzeniu, tam wiesz, środek nocy gdzieś tam po jakichś domach, żona i pan, tak, pod wpływem alkoholu, no i pan
oczywiście myśli samobójcze, do badania psychiatrycznego. Chłopacy tam już, wiesz, niebiescy czekają, żeby tam, co ja powiem, nie? Bo oni zawsze czekają finalnie, jaki będzie finał tej rozmowy. No i siadamy i pan siada i mówi tak, a pan to kto? Ja mówię, że nazywam się tak i tak, jestem specjalistą psychiatrii, witamy pana, a pan wie, gdzie pan jest? A, mówię, no już wiem. I dobrze tutaj się tak stało. Raz na całe życie załatwimy tą sprawę. Pan pozwoli. Ta pani obok mnie to moja żona. I proszę pana, ona mówi, że ja piję. Że ja piję. A ja, proszę pana, piję tak. Co ja tam wypiję? No, góra 8 piw i pół litra dziennie. No i teraz wiesz. No i... No dla pana to było nic. No i teraz gdzie ten alkoholik, gdzie pijak? No to jest jego codzienność, tak? Mój kolega miał taką rozmowę, wiesz, na poziomie izby przyjęć też, który pan usiadł i mówi, panie doktorze, mnie z moim alkoholizmem jest dobrze. Czemu wy wszyscy chcecie mnie leczyć? Prawda? No więc wiesz, pijak, alkoholik, no ja to nie dzieliłbym tego, tak? No bo co tu będziesz dzielić? Czyli jest alkoholik, jeżeli mamy uzależnienie od etanolu, no to jest ciężka choroba, nie? Bo raz, że ten etanol zaczyna się wbudowywać w mechanizmy życia człowieka. Tak, robisz coś pijąc, musisz coś zrobić, żeby wypić. Potem się zaczyna to wbudować w metabolizm. Jak nie wypijesz, trząsą się ręce, wpadasz w majaczenie, które jest śmiertelnym zagrożeniem. No właśnie mówiłeś o tym majaczeniu. To jest... No za chwilę może poruszymy temat, bo to jest bardzo duży problem, który może się skończyć tragedią, zarówno dla pacjenta, jak i otoczenia. No i ten alkohol zaczyna być sensem życia, tak? Zaczynasz dla alkoholu żyć. Czyli każdego innej substancji, tak? Zaczynasz przekładać alkohol na życie, pracę, rodzinę, dzieci, dom. A kiedyś słyszałem też, że jest taki alkoholik, który ma wszystko pod kontrolą. No nie ma czegoś takiego. Alkohol prędzej czy później, czy jakiekolwiek uzależnienie. Ale co to znaczy wszystko pod kontrolą? No, że tak sobie, wiesz, dozujesz, że jesteś w stanie działać, funkcjonować. No tak, ale to jest etap uzależnienia, do którego wchodzisz. No, zawsze jest pierwszy raz. Jak siada pacjent, no to zawsze pytasz się, kiedy pierwszy raz miał alkohol w ustach, tak? No bo kiedyś pierwszy raz musiał być, tak? Co, matka go karmiła? Nie? Potem jest element, no kiedy pijesz alkohol i funkcjonujesz. On jest oczywiście dostosowany do każdej osoby różnie, tak? Bo są ludzie, którzy będą tak funkcjonować 20 lat, tak? I tutaj funkcjonalny alkoholik. No tak, no będzie pił, ale będzie trzeźwiał do pracy, funkcjonował i tak dalej, a będzie pił weekendowo albo będzie ten miał inny model picia. Bo to mówimy o modelach picia. Z tym, że ja też się nie chciałbym mądrzyć, bo są ludzie mądrzejsi ode mnie w tych tematach. No ale jak ktoś na przykład sobie tam co tydzień ładuje, to co, już jest alkoholikiem? No, a jakbyś na to odpowiedział? No, tam drobne pijaki. I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Nie, mogę, nie ciągnijmy już wątku. A wiesz, ale zobacz, produkujesz wspaniałą wódkę o dobrej jakości i teraz w zależności od tego podejdziesz, tak? No bo ja ją od ciebie otrzymałem i to nie znaczy, że teraz jak ją wypiję, to będę alkoholikiem, tak? To nie jest nic złego w pewnych kwestiach, bo to są pewne rzeczy, ale jeżeli alkohol zaczyna być elementem twojego życia, no ale no to... jak ja żyję z produkcji alkoholu i jest elementem mojego życia? No ale to, że produkujesz alkohol, to znaczy, że wypijasz wszystko, co wyprodukujesz? No jakieś próby musiałem popełnić. To słuchaj, ja ci dam numer do kolegów. Słuchaj, bo jeśli tak jest, jeśli się podłączasz pod destylator, no właśnie, widzisz, no. Wiesz, nie, bo... Nie śmiejmy się, bo Zobacz, znowu w tym wszystkim jest zdroworozsądkowość, tak? No bo co, zrobimy prohibicję? Do czego doprowadziła prohibicja w Stanach Zjednoczonych? A, do tego, że niektórzy zarobili kupę pieniędzy. Dobra, niektórzy zarobili kupę pieniędzy, tylko pytanie, czy to wszystko miało sens, nie? Czy brak kontroli wtedy nad alkoholem, bo się tylko rządowi wydawało, że ma kontrolę, nie? Tam dopiero było picie, nie? Było. Właśnie, bo ten zakazany owoc był inaczej smakował. Ale wiesz, jeżeli alkohol zaczyna wkraczać w życie i zaczyna przejmować pewne sfery życia i musisz wypić, bo coś się dzieje, no to jest problem, tak? I słuchaj, to nie, my oczywiście możemy podruszać tu prace naukowe, zaraz możemy je wszystkie ściągnąć, tylko jaki to ma sens dla ludzi procent? Taki procent to ma dla oceny leczenia, czy dla rządów, które walczą, czy środowisk przeciwdziałania alkoholizmowi, czy jakimkolwiek uzależnieniom, żebyśmy wiedzieli, z czym się tak naprawdę borykamy. No bo my tam wiemy, że 14% ludzi w Polsce ma problem, tak? Z różnymi tam substancjami. Ale nie masz takiego wrażenia, że Polacy trochę zbastowali? No, z nadmiernym spożywaniem alkoholu? No, w stosunku do tego, co za naszych czasów się działo? No bo wiesz co, bo niektórym zależało na tym, żeby pewne rzeczy były, tak? Co powiedział Gering?
Tak? No tak, dajcie proszę. Alkohol. Dajcie alkohol, a wszyscy wszystko zrobią tak, jak chcemy. I, no i to może gdzieś za tym idzie, tak? Bo zobacz, bo alkohol sam w sobie wielowiekowo jest częścią naszej kultury. Alkohol, wiesz, pędzony jako element no, bytu takiego społecznego, tak? No ale co, wszyscy nasi dziadowie byli alkoholikami? No nie, nie. A jeżeli teraz to niestety trochę przeinaczymy i damy ludziom, zakażemy im pewnych rzeczy, ale damy im czystą wódę. Tylko, że my wychodzimy już z psychiatrii, nie? Trochę wchodzimy w ideologię, a nie róbmy tego. A generalnie konkluzją chciałbym, żeby było to, że alkohol, który wkracza w życie, zaczyna wiesz, władać czyimś życiem, to jest problem. Tak? Ja się od ciebie dowiedziałem o tym majaczeniu. A tak, majaczenie alkoholowe, czy w ogóle majaczenie, bo majaczenie nie musi być tylko po alkoholu, tak? Może być na podłożu somatycznym i innych substancji, to tam już nie zostawmy to. Natomiast no, takim najczęściej w Polsce, no nie, no, generalizuję, nie w Polsce, no, jest dużym problemem u osób nałogowo pijących alkohol i przerywających ciąg. Jeżeli mamy, te ciągi trwają czasem kilka dni, a czasem miesięcy, bądź lata, bo są tacy alkoholicy, tak, których model picia jest no, taki, że ile pan tam pije? Rok. Nie? I nagle coś się tam stworzyło w jego przyszłości i został przerwany ciąg. Różne są to mechanizmy. Na przykład takim bardzo niebezpiecznym trafia do więzienia. Nie? No, jest tam, pije sobie, tam zbił szybę. Policja go zatrzymała, trafia do więzienia. Oczywiście zmyślam, to jakaś tam historia, która jako przykład. No i tam nie ma picia. Po 4 dniach przyjeżdża na izbę. Ciężko chory, tak. Z halucynacjami, tak. Z burzą wegetatywną, tak. Z zaburzeniami ciśnienia, ogólnoustrojowymi biegunkami, wymiotami, tak. I przede wszystkim rozstrojem elektrolitowym, zaburzeniami psychicznymi. No to jest ciężki stan. Ciężki stan zagrożenia życia. 1% tych ludzi umrze pomimo leczenia. A nieleczony jest bardzo poważnym zagrożeniem życia dla pacjenta i dla otoczenia, ponieważ w majaczeniu alkoholowym bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często, mamy doznania, które wydają się być bardzo realne w postaci omamów wzrokowych. Tak i nagle możemy się bronić przed kimś. Możemy komuś zrobić krzywdę. Ja takich pacjentów miewam na oddziale, że no, niestety dokonali jakiejś zbrodni, nie będąc tego świadomi, tak spełniali 31 kodeksu karnego, czy niepoczytalności, tak? Ale to akurat, tam jeszcze paragraf, nie chcę w to wchodzić, bo tam jeszcze jest paragraf trzeci, który mówi, że uzależnienie nie powoduje niepoczytalności, ale mieli jakąś tam jeszcze inną chorobę psychiatryczną. No i dokonali różnych złych rzeczy. Albo dokonali na sobie różnych złych rzeczy, nie? A to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że ta burza wegetatywna może doprowadzić też do śmierci pacjenta. No i to się zdarza. Chociaż no obecnie poziom dostępnych leków i zaangażowania jest na tyle duży, że większość tych pacjentów udaje się uratować. Mamy nawet taki oddział u nas w szpitalu, który tym się zajmuje, oddział leczenia majaczeń, alkoholu. Bywa, że jest zajęty cały. Jakieś ciężkie przypadki? W jakim rozumieniu? Uzależnienia czy psychiatryczne? Psychiatryczne od alkoholu. No, to są ciężkie przypadki, tak? No, osób, no to oczywiście, tak jak już mówiłem, tak, odejście. W moim przypadku reanimacja 33-letniej pacjentki alkoholiczki po 15 latach aktywnego picia alkoholu, która nieudana. To naprawdę, no to się wraca do domu. I rodzina tam bardzo to przeżyła, my też, ale no to się zdarza. Przechodzimy do dalszej części o uzależnieniach, czyli mamy tutaj lekkie dragi, trawka, LSD, DMT, czanga, bufu, kambo, grzyby. No to jest bardzo krótko listę, bo obecnie Komisja do Przeciwdziałania Narkomanii mówi, że codziennie pojawia się przynajmniej kilka nowych środków. Bo plagą dzisiejszych czasów są szeroko pojęte dopalacze, no czyli właśnie, substancje, które nie zdążyły wejść na listę substancji niedozwolonych. Tak? Bo mamy
obecnie powszechną wiedzę chemiczną, tak, ludzi bardzo zdolnych i którzy modyfikują bardzo szybko substancje. Dużo, dużo tam pacjentów przyjeżdża po dopalaczach? No, dużo. I właśnie słyszałem, że problem jest taki, że jak gdyby ciężko nawet jest ratować takich gości, bo nie mają jak gdyby wytycznych. To znaczy, wiesz co, pierwsza rzecz jest taka, że przyjeżdża policja, czy przyjeżdża rodzina i no, w badaniu widzisz, że człowiek coś brał. On nawet mówi, że coś brał. Robisz testy, tak jest czysto. Dlatego, że substancja, którą on zażył, jest bliżej nikomu nieznana. I to nawet toksykolodzy mówią, że no kurczę, no powiedzcie mi, co wziął, a będziemy leczyć, nie? A jeżeli nie wiemy, co wziął, no to mamy problem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no jeżeli nie wiemy, co wziął, nie wiemy, jak leczyć, a problem narasta, tak? Na przykład lecą elektrolity, zaczyna być burza wegetatywna, zaczynasz mieć pacjenta, który obrazowo zaczyna się gotować, tak? Bo pod wzgórze zaczyna szaleć, rośnie temperatura, podajesz mu leki, tak? No to wchodzi anestezjologia, zaczynasz prosić innych kolegów w specjalizacji, ale oni mówią, że sorry, nie? No to jaki mamy pomysł na te dopalacze? Ale to chyba już nie my powinniśmy mieć, nie? No, wiesz, ty się tym zajmujesz. Ja się zajmuję leczeniem, wiesz. Ja się zajmuję leczeniem, bo z dopalaczami jest ogromny problem ze względu na ich dostępność i sposób sprzedaży. Tak, bo wiesz, jeżeli proszek do mycia felki jest świetnym dopalaczem, no to zaczyna być problem, nie? Bo on jest powszechnie dostępny. Proszek do mycia felk? Tak, nie chcę podać nazwy, bo zniknie spółek. Ale słuchaj, to żeby tak jest, w ogóle... Jest na bebechów nie poryje? Jak się... No a jak myślisz, no? Myślę, że nie. No to byśmy tak chcieli. Dobra, to może to by trzeba, bo wiesz co, wszystko jakoś pogrupować. Pierwsza rzecz jest taka, że substancje psychoaktywne są znane człowiekowi od wieków. I my się z tego nie wyprzemy, a też nawet nie wstydzimy, tak? No bo generalnie każdy kontynent ma swój środek, tak? I on był używany przez ludy pierwotne do różnych tam ceremonii i tak dalej. No i co? No i jest, tak? No jest. Ameryka ma ayahuaskę. Tak. To jest ta strefa klimatyczna. Ta strefa klimatyczna u nas. Psylocybina. I jeszcze co jest tam w nakrapianym czerwonym przyjacielu? W nakrapianym przyjacielu też nie możemy za dużo mówić, bo potem zacznie ginąć w lasach. Już ginie. Zwłaszcza po tym sezonie, bo teraz influencerzy znaczy, wszyscy... Znaczy, nakrapiany przyjaciel w ogóle jest na zdaje się, na tej półkuli wszędzie, a szczególnie jest bardzo ceniony u ludów syberyjskich. To jest tam bardzo ciekawa rzecz. No ale trochę odbiegniemy od tematu, ja o tym opowiem. No ale... ja chciałem zapytać tak, no bo tu są, no. Mówimy cały czas o tych uzależnieniach, mówiliśmy o alkoholu, troszkę o papierosach i teraz jest, że popularne są teraz akcje właśnie związane z stosowaniem tych substancji psychoaktywnych do tego, żeby leczyć z uzależnień, leczyć z depresji. I chciałem zapytać po prostu tutaj fachowca, ile w tym prawdy, ile mitu. Jest dużo prawdy i dużo mitów. Pierwsza rzecz, zostaliśmy pozbawieni możliwości badania w latach 60. 70. Były jakieś badania? Tak, to były jakieś wyniki. Słuchaj, no LSD to jest przecież twór laboratorium szwajcarskiej firmy farmaceutycznej, która była normalnie sprzedawana. Tak samo przecież z amfetaminą. Że amfetamina jest stymulantem i to jest zło, ale generalnie. To było za wojenki. Chyba ten znany artysta. Austriacki z wąsem używał tej substancji, że tak fajnie to później machał tymi kroczkami. To możemy mieć jakichś polskich artystów, wiesz, no, chociaż i Witkacy, który podawał, jak malował potę, ty możesz zobaczyć, co brał, nie? Pytanie jeszcze, Witkacy był narkomanem. Wiesz co, to odbiegamy, może, odbiegamy. No, odbiegamy. No wiesz co, więc tak, generalnie te badania trwały i one się pięknie rozwijały. Mówimy o substancjach, nie mówimy o całej grupie narkotyków, tylko mówimy o psychodelikach. Czyli, dobra, teraz... A mamy depresanty, czy, psychodeliki, tak, stymulanty. Czy LSD jest psychodelikiem, czy... Psychodelikiem, tak. Tak? Tak, tak, bo to jest... DMT. No to nie, to DMT już jest pochodną, tak? Tak? Tak. No to już jak gdyby to jest cała grupa, tak? To my mówimy o alkoholikach z Paryżu, może tak.
Od tego się zaczęło, tak? No, ten sporyż, ładny grzybek, tam robi sobie taki alkaloid i jak poszukasz w internecie, to tam nawet jednej wiosce w Europie się udało sporzyć chlebek, która była zakażona alkaloidem sporyżu, ta, i cała wioska tam szalała. Tak, tam mity są takie, że CIA maczała w tym palce. No, w każdym razie, no tak, ale mamy wojnę we Wietnamie i tam narkotyki no, pomagały chłopakom w różnych rzeczach, no Lucky Strike'i, tak, różny mit, także jeden z Lucky Strike'ów był trawką. Zresztą są całe książki o tym, jak wojna wygląda na... Zresztą w wojnie zawsze towarzyszą narkotyki. Tej obecnej też. Motywują. Motywują albo pozwalają nie myśleć o pewnych rzeczach, tak. No, wyobraź sobie, że masz iść do ataku. Albo Trzecia Rzesza, tak? Wyobraź sobie, że masz odbyć 24-godzinny lot bombowcem i nie zasnąć. Cała Trzecia Rzesza była na metamfetaminie, tak? Pancer szokoladę, tak? Ale to nie tylko cała Rzesza, właśnie na czele z naszym artystą. Malarzem. No, w każdym razie badania były, no i nagle, jak chłopcy wrócili z tego Wietnamu, no to... rząd amerykański się obudził, że to jest samo zło. I jednym cięciem wszystko trafiło na numer jeden. Substancji, no, pojęciem narkotyków, czyli substancji ryjących banie, nieprzydatnych dla medycyny. A więc taki zapis spowodował, że wszystkie laboratoria czy kliniki, które prowadziły badania, przestały mieć dostęp do substancji i, no i całe badania padły. Jak zobaczycie sobie w historii, czy tam w tych obrazach, to wszystkie narkotyki są wsadzone do jednego wora i koniec, wszystko ryjebanie. No a to są zupełnie różne substancje, tak? Bo są narkotyki, które są niezwykle groźne i to jest totalne zło i faktycznie niszczą życie, ale są narkotyki, które nie zostały do końca zbadane, nie dali nam szansy pewnych rzeczy przebadać. No ale na szczęście rozsądek zawsze wygrywa. No i dzisiaj, wiesz, to już mówimy o tej psylocybinie, no to ona zaczyna wracać do badań. Jesteśmy na poziomie badań z niesamowitymi efektami. No i mam nadzieję, że z tego wyjdą jakieś konkluzje. No ale dużo jest też tych właśnie też tego szamaństwa, tych terapii takich, które są tam popularyzowane i tak dalej. Negowane przez drugie środowisko, zwłaszcza naukowe. Myślisz, że środowisko naukowe neguje tą psylocybinę? Nie sądzę, bo wiesz co, to myślę, że to środowisko naukowe w tej chwili prowadzi badania nad psylocybiną. Jak zobaczysz światowe laboratoria, ja mówię o naprawdę znaczących jednostkach naukowych, no to my w tej chwili mamy bardzo duże badania nad psylocybiną. Czego my się boimy? My się boimy nieoczyszczonych substancji na czarnym rynku, branych w sposób niekontrolowany. No nie? Właśnie. A i to właśnie zawsze wypływa. No ile było już takich przypadków, że ktoś się najadł tych grzybów i tam... Ale zobacz, to musimy rozdzielić pewne rzeczy, tak, o substancjach, które są stosowane w leczeniu i w oczyszczonych formach, przebadanych klinicznie, w zaślepionych próbach i porównanych do placebo. Tak, i to jest jedna rzecz, a ludzi, którzy czymś się lecą na własną rękę, niekoniecznie wiedzą, co tam jest. No są dwie różne rzeczy, nie? Bo wiesz, zobacz, jak jest z ketaminą. Bo ketamina, która gdzieś nam towarzyszyła jako na pewno lek anestezjologiczny, też używana jako narkotyk, obecnie wkracza wielkimi krokami na półki psychiatrów i wiesz co, ja wierzę osobiście w to, nie wiem, że za chwilę będzie, bo już jest dostępna, na przykład w Polsce, są nawet ośrodki, które leczą ketaminą ciężkie depresje lekooporne z niesamowitymi efektami. Ja wierzę, że za parę lat my będziemy mogli zjąć z półki ketaminy, dać człowiekowi choremu z niesamowitym efektem, ale do tego są potrzebny czas, tak? Bo dzisiaj my prowadzimy badania, musi minąć pewien czas, muszą być odpowiednie rejestracje, ale tak jest. No nie jest tak, że środowisko naukowe powiedziało sobie w sposób tępy i nierozważny, że wszystko jest złem. I tak samo jest z psylocybiną. Łysiczka lancetowa ta w Polsce jest znanym grzybkiem, rosnącym zresztą tu na waszych terenach, bo u mnie nie rośnie.
No bo to są, bo natomiast rośnie... Z tego wynika problem, że do łysiczki lancetowatej, ja nie jestem mykologiem, nie? Ale do łysiczki lancetowatej są podobne grzybki, które są trujące. Tak? No i wiesz, no można się pomylić, to pierwsza rzecz, a druga rzecz, w tej łysiczce lancetowatej, jak ktoś chce zażyć sobie psylocybiny, to nie zażyje czystej psylocybiny, tylko tysiące różnych innych alkaloidów, nie? I my tego się boimy i dlatego nie chcemy, żeby tak było. A to podobnie jest z muchomorem? Muchomor trzeba odpowiednio przyrządzić, ale nawet jak go odpowiednio przyrządzisz, nie oczyścisz go w odpowiedni sposób laboratoryjny, no to on tam będzie miał różne substancje, tak? Zobacz, w rudach syberyjskich jest tak, że ci bogaci skąd biorą ten muchomor? Z samego muchomora czy z czegoś innego? Zastanawiałeś się nad tym? Pierwszy dostaje chłopstwo, a potem sika. I dostają, i państwo pije mocz. Bo on jest idealnie oczyszczony, już przeszedł przez wątrobę, tak? On jest idealny. Czy znaczy, ja słyszałem, że oni reniferom to dawali też. I pili mocz reniferów. Dlatego, żeby przeszedł przez wątrobę, nie? Przez wspaniałe laboratorium biologiczne, które oczyszcza idealnie, bo cały środek, ta psylocybina, czy tam inne pochodne, bo muskaryny się boimy, nie? W muchomorze. To przechodzi i jest już idealnie do spożycia. Tylko pytanie, czy tak byśmy chcieli się leczyć? No kiedyś chyba tak się leczyli. Wiesz co, ja bym nie nazwał tego leczeniem, bo skoro się tak wszyscy leczyli, bo tak a propos tych naturalnych metod, tak, skoro takie są wszystkie wspaniale, to dlaczego psychiatria się rozwijała i potrzebujemy pomocy ludzi, skoro mamy takie wspaniałe medyczne, niemedyczne środki i leczenie farmakologiczne lekami nowoczesnymi jest takie złe? No, dlaczego tak jest? Dlaczego psychiatria się rozwija? No dlatego, że leczenie niefarmakologiczne na pewno miało jakiś sens i gdzieś tam człowiek starał sobie radzić, ale nie do końca skutecznie. A ty miałeś jakichś takich klientów, których musiałeś odkręcić? W sensie? Po psychodelikach? Którzy gdzieś tam polecieli i nie wrócili? To co powiem nie będzie popularne, ale ja nie miałem żadnej osoby uzależnionej po psychodelikach. Pracując wiele lat na oddziale detoksykacji. Ale a miałem osoby, które brały psychodeliki, tak? Bo mówi się dzisiaj... Mówiłeś coraz... o jakimś gościu, który pojechał do Afryki i jaki tam jest to on kana brał, wiesz? Co? Kata. Kata? Kata, tak. To pochodna, to jest taka roślinka czuwalika, jadalna, która co powoduje no, dość ciekawe rzeczy. Wiesz co, no, pozdrawiam go, bo jest, nie powiem jak się nazywa i tak dalej, natomiast jest znaną osobą, bo zaistniał na wielu różnych... reportażach. No i to jest tylko, to pokazuje, jak to jest niebezpieczne, tak? Bo generalnie on tworzył reportaż w Afryce i on się tam dostał głęboko, tak? No, nikomu się nie udało, on tam jakiś chciał nakręcić reportaż na temat jakichś tam wierzeń. No i tam zaufał mu szaman i wciągnął tam liście takie różne i już nie wrócił tym samą osobą, nie? No ale ja często słyszę tutaj, że na przykład właśnie po tych ajłaskach i tak dalej. Ludziom się życie przewartościowuje i tak dalej. Jasne. Pozytywnie. Pozytywnie. A czy pytałeś, ile ludzi nie wróciło z tej wycieczki? No nie. No właśnie. Bo to należy by się zapytać, okej, ja to rozumiem, bo na pewno, jeżeli mówimy o psychodelikach i współczesnych badaniach, które nam pokazują, że mają wspaniałe działanie przeciwdepresyjne, no tam jest działanie na receptor serotoninowy 5-HT2A. Jest agonistą tego receptora, o tym wiemy. Miałem nie mówić o receptorach. Nie będziemy mówić o receptorach. Mówimy ogólnie, no on na pewno ma działanie przeciwdepresyjne. No my to już wiemy, tak? Tylko teraz badamy, tak? Musimy pewne rzeczy, znaczy musimy. Mądrzejsi ludzie ode mnie muszą podjąć pewne decyzje, tak? I odpowiednio wprowadzić substancje do leczenia. Bo... Znaczy z tego, co ja tutaj rozmawiałem ostatnio, będzie też odcinek z tym gościem, który zajmuje się dziką kuchnią. Też jest naukowcem. On mówi, że jak gdyby poligon doświadczalny trwa i cały czas chodzi jak gdyby o ilość, nie? O dozowanie, no tak, i tak dalej. No tak, nie? Tak, żeby dobrać, że tak. Uśrednić. My musimy, wiesz, bo jest w tej psylocybinie jest coś takiego jak mikrodozowanie. I są ludzie, którzy to stosują, są bardzo dobre doniesienia. Wiesz, my tam się kłócimy i tak dalej. Wiesz, to tak trochę na... Ja czytam tą współczesną literaturę i ja nie mam jeszcze tak finalnie zdania gdzieś wyrobionego. Dlaczego? Dlatego, że ja nigdy nie miałem szansy tego dotknąć. Moja wiedza jest oparta w tej chwili na badaniach naukowych i przekazie ustnym ludzi, którzy gdzieś się tam udali, tak? A podałbyś się doświadczeniu sam? Myślę, że tak. Warunek jest taki, że musiałbym być aktywnie chory na depresję lekooporną, tak? Spełniać warunki, bo inaczej to nie ma sensu.
Bo musimy też zastanowić się, do czego nam w takim przypadku rozważyć, do czego służą psychodeliki. Czy są elementem odpoczynku, hedonistycznego podejścia i zobaczenia świata w kolorze. Albo mogą być powodem, żeby się natchnąć, na przykład, żeby coś no stworzyć. No pewnie tak, no dobrze, ale nie wiem, czy jestem takim aż artystą w jakiejś dziedzinie, żebym coś tam tworzył, nie? Przecież to zajmuję się motocyklami. To no to motocykle wizję. Tak, no ale to... no, moje motocykle przypominają motocykle. A co, bo cały czas mówimy o grzybach, nie? O psylocybinie i tak dalej, a te wszystkie inne rzeczy właśnie... No mechanizmy są podobne, tak? Ayahuasca, tak, no, ale bufo, kambo, wiesz co, tam jakieś... akurat z bufo i kambo nie mam za dużego doświadczenia i nie chcę się wypowiadać. Natomiast wiesz, no peylot jest rośliną, która... kaktusem, który no, od wieków jest znany tam Indianom i stosowany w ich obrzędach. Śmiem postawić tezę, że również używany do leczenia. No natomiast no meskalina jest bardzo podobną substancją, tak jak gdzieś odpowiadającą grupie psylocybiny i myślę, że w podobnych mechanizmach działa, więc no to myślę, że ta wypowiedź jest taka sama. Tak? No, nie negujmy tego, badajmy, a jeżeli badania są słuszne, to leczmy. Bo to jest, gdzieś nam się zarzuca, że my tylko chcemy dawać prochy. Proszę Państwa, większość farmakologii współczesnej oparta jest o doświadczenia roślinne czy wiedzę, która pochodzi z natury. Tak? Nie byłoby penicyliny, gdyby nie grzyby. I tak dalej, i tak dalej. To od penicyliny na przykład zaczęła się rozwijać dalej rozumienie mechanizmu działania innych antybiotyków i potem dopiero możliwość ich tworzenia. Tak? Ale dopiero penicylina tak, dała możliwość zrozumienia mechanizmu konia trojańskiego w grach dodatnich. I dopiero przypadek sprzyja umysłom przygotowanym, zgadzam się, jeśli chodzi o Fleminga. I tak samo jest z naszymi substancjami. Jeżeli mamy substancję, która istnieje w naturze, podejrzewamy, że ona może działać, to zbadajmy to, jeśli tak, to wykorzystajmy. Nie negujmy tego, natomiast uważajmy, ponieważ w doświadczeniach psychiatrów ja osobiście mam wielu ludzi, którzy z tych wycieczek nie wrócili, ich życie już nigdy nie będzie takie samo. Nie? Ale teraz pytanie jest, czy dawka, czy inne substancje, w którym tym były, czy zanieczyszczenia, my tego nie wiemy, tak? Nie wiemy, co brali. Tak? I ja się zgodzę z tym, że są jakieś obrzędy, które na pewno natychają ludzi duchowo i tam wychodzą i wow, wow. Okej. Okay. Pewnie tak jest, ale pytanie jest, ilu ludzi z tych obrzędów wróci, przyjdzie do nas. Nie? No, dlatego uważam, że nie można tego negować, kwestionować, trzeba to badać. Badać i może jakąś kontrolę nad tą... No, ale jest kontrola, wiesz, bo psylocybin... Znaczy, był tutaj Waldek, on właśnie mówi, że to... A tego wszystkim... pytałeś, nie? Czy tam się wszystko dobrze kończy? Nie, nie zaprzeczył, że różnie bywa. Nie, on mówi, że chodzi o BHP. No, ale wiesz, ale te BHP w medycynie musi mieć podstawy naukowe. Bo można, wiesz, skąd my wiemy, że 75 mg kwasu acetylsalicylowego działa kardioprotekcyjnie? Bo ktoś to zbadał. Tak? Wiesz, na podstawie doświadczenia można wziąć wiaderko, a można wziąć odpowiednią dawkę. Po to są laboratoria. Tak? My musimy ustalić dawkę, która będzie bezpieczna, znowu w stawie Gaussa, dla większości ludzi. Jeśli tak będzie, jeżeli będziemy o tym wiedzieć, to mamy szansę mieć leki, które zmienią świat. I jeżeli się tego będziemy trzymać. Natomiast doświadczenia, które dzieją się w sposób niekontrolowany, są bardzo niebezpieczne. Słuchaj, bo zobacz, taka łysiczka lancetowata, taki piękny grzybek, który sobie rośnie na naszej szerokości geograficznej, ona w zależności od gleby, wtórzę, że nie jestem ekologiem, tak, ale jak się tam poczyta, ona ma różne zawartości mikrogram psylocybiny. I jeden weźmie 20 grzybków i drugi weźmie 20 grzybków. Tak? Tak. Bo jeden z wycieczki nie wróci, a drugiemu pomoże. A trzeci nic nie poczuje, tak? Dlaczego? Jeden wziął 20 grzybków, drugi wziął, trzeci wziął 20 grzybków, ale oni mogli wziąć zupełnie różne inne dawki. I te BHP, wiesz, zaczyna być bardzo niebezpieczne. Natomiast laboratorium będzie powodować, że nie wiem, taka i taka ilość pikogram, mikrogram, miligram, kilogramów jest odpowiednia do tego, żeby to leczyć. I po to się trwają badania. Tak? To nikt nie neguje, nikt nie mówi, że to jest samo zło. Narkotyki tak. Natomiast my, z czym my walczymy jako narkotyki, co próbujemy odczarować, że nie wszystko można włożyć do jednego worka. Tam grupy w Polsce P1, tak, do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, gdzie wszystko jest narkotykami, to okej. Okay. A ile
nie ma przydatności w medycynie. I to powoduje, że ludzie mądrzejsi ode mnie, którzy mają możliwości intelektualne i maszynowe w postaci specjalnych laboratoriów, odpowiedniej grup ludzi badawczych, są pozbawieni możliwości badania tego na odpowiednim poziomie. Tak? Przynajmniej w Polsce, bo no, tam wiem, że na Oxfordzie w tej chwili prowadzi się bardzo grube badania, tak? które zaczynają odczyniać psylocybinę. Zresztą nie wiem, czy mogę reklamować, ale na Netflixie jest obecnie bardzo ciekawy film. Nie wiem, chyba jeszcze jest dostępny, na temat podjęcia w Wielkiej Brytanii wyzwania przez grupę lekarzy. A widziałem to. No warto to obejrzeć. Tak? Dokument, to jest dokument. Że tam chorzy ludzie zostali poddani. Tak. No więc wiesz, no myślę, że psylocybina tworzy nowy świat, natomiast wiesz, nie wszystkie narkotyki, nie? I dlatego w naszej ocenie te doświadczenia są niebezpieczne. Nie dlatego, że tam jest coś, co zabija wszystkich i tak dalej, tylko dlatego, że nieprzewidywalność tego może spowodować, że ktoś będzie naszym pacjentem. I my doświadczamy tych ludzi. My widzimy ludzi, którzy przychodzą do nas, którzy zostali poddani, wiesz, temu BHP nieodpowiedni sposób. Nie? Bo chcieli odczynić swoje życie i niektórzy nie wracają z tych przygód, a niektórzy wrócą, ale spędzą okres jakiś w szpitalu i wymagający klasycznego leczenia. Tak jak nasz kolega, który jest leczony i on wróci, natomiast... Ale na czym polega to, że co, jak gdyby jest... No wiesz, spowodowali sobie psychozę, nie? Jest w dwóch światach, czy na czym to polega? Nie, no nie jest w dwóch światach, no ma aktywnie choruje psychiatrycznie na coś, co przypomina schizofrenię, bo nazwijmy to schizofrenią, nie? No ma psychozę. No bo teraz pytanie jest, co było pierwsze, czy miał psychozę już w prodromie i psychodeliki spowodowały ujawnienie tej choroby, czy psychodeliki były induktorem, tak? Nie odpowiemy na to pytanie, bo badania są w czterym polu, nie? Bo my też, wiesz, potem sobie zadajemy, co jest pierwsze, jajko czy kura, tak? No, czy narkotyk spowodował psychozę, czy już miał psychozę, a narkotyk ją nasilił, czy może miał psychozę połączoną z narkotykiem i tak dalej, wiesz, to są pytania bez odpowiedzi, ale przykre jest to, że jednak obserwujemy to jako psychiatrzy, że narkotyki idą w parze z zachorowaniami aktywnymi, więc coś w tym jest. Wiesz, możemy stawiać tezy, czy osoba, która by nie wzięła tego narkotyku, też by zachorowała. Być może narkotyk spowodował, że wcześniej się ujawniła choroba. Zresztą w ogóle psychozy są chorobami młodych ludzi, nie? Wiesz, a zachorowanie w Polsce na schizofrenię to jest, patrzę, na świecie, 20-40 rok życia. A to jest też okres przypadający na różne doświadczenia, nie? Można się uzależnić od psychodelików? Obecne badania pokazują, że na poziomie behawioralnym, tak, no to poziomie fizycznym prawdopodobnie nie. Inaczej, podczas wieloletniej pracy z ludźmi uzależnionymi od różnych narkotyków nie spotkałem osoby uzależnionej od psychodelików. Aktywnie biorącej psychodeliki, nieuzależnionej. Najczęściej było to uzależnienie od innej substancji. Czyli po psychodelikach zostają nam opiaty. No, znaczy może ta grupa jest większa, ale opiaty to jest duży problem współczesnego uzależnienia, tak? Wiesz, gdzieś to wszystko zaczęło się od opium, które jest naturalnym mleczkiem występującym w maku, tak? I stąd dlatego w Polsce już jest mało maku na łąkach. No chyba wcale nie ma, nie? Tam się wszystko wycięło. No natomiast no z takich ważnych rzeczy, co robi opium, możesz przeczytać pamiętniki młodego lekarza Bułhakowa. Tam pięknie opisuje, jak co się dzieje z morfinistami, tak? Bo morfina była pochodną wyciągniętą z opium. Znaczy, to jest wielkie osiągnięcie medycyny, tak? Bo działanie przeciwbólowe opiatów jest niekwestionowane i używane do dnia dzisiejszego, ale to są potężne substancje. I to są rzeczy, które zawładają życie. A dalej idąc, heroina, tak? Która de facto też była substancją stworzoną w laboratorium farmaceutycznym. Na jakie potrzeby? Potrzeby działania przeciwkaszlowego. O. To dlaczego ją wycofali? Tyle ludzi kaszle. Wiesz co, jak chcesz to przyjeść, to zobaczysz, dlaczego ją wycofali. Masz takich? Myślę, że cały świat ma. To opium i dalej od tego wszystkie pochodne, to są potężne substancje, które zawładają życiem i prowadzą do jednego kierunku, do śmierci. Mamy dzisiaj, no to szczęście, że mamy programy substytucyjne. Natomiast to są uzależnienia dużej wagi. I... No właśnie to substytucyjne wyciąganie
Znaczy to jest, rozumiem, że to jest zamiennik jakiejś substancji lżejszej. Na to, żeby kogoś wyciągnąć z tego ciężkiego. Metadon jest opiatem, który uważa się za nieaktywny w sensie udurzenia. Nie jest to do końca prawda, ale generalnie metadon jest, był stworzony jako lek przeciwbólowy, natomiast on uratował wiele istnień. I on się dzisiaj rozwija, dzisiaj jedna z firm w Polsce całe szczęście dostarcza nam substancję, która się nazywa lewometadon, zaczynamy, bo on też nie jest obojętny w leczeniu pacjentów, bo on działa na wszystkie receptory opioidowe, no więc powodował tam różne zatarcia i tak dalej, lewometadon jest taką rewolucją. Natomiast no, leczenie substytucyjne uratowało wiele istnień. I czy się to komuś podoba, czy nie, tak jest, bo wiesz, bo często nazywane jest to ćpaniem na koszt państwa, nie? Natomiast ile dzisiaj widziałeś strzykawek na ulicy leżących? Albo ilu widziałeś narkomanów pod mostem żebrzących? Nie widziałem. No, dzięki temu, że jest coś takiego jak program substytucyjny, dlatego że mamy rozwinięte możliwości poradni leczenia uzależnień, dlatego że jesteśmy w stanie pomagać tym ludziom. Dlatego że mamy dostępne takie substancje jak metadon czy buprenorfina. Bo należy pamiętać, że uzależnienie od opiatów to są uzależnienia, które zawładają tym życiem tych ludzi całkowicie. Ale skąd oni to biorą? Jak oni się uzależniają? No wiesz, skąd się to biorą? Wiesz co, mechanizmy są różne, wiesz, no, od świadomego wzięcia heroiny, żeby spróbować jak to jest, po sytuacji ja znam dziewczynę, której chłopak powiedział, że tutaj masz taki fajny haszysz, nie? I zapaliła. I świat się zmienił. No jest, wiesz, jest aktywną narkomanką opioidową. Raz? Heroina zdarza się, że raz wystarczy. No jest potężne uzależnienie. A kilka razy to na pewno. To jest pierwsza rzecz. A dwa, że heroina ma, to jest na tyle wredna, że ona bardzo szybko powoduje uzależnienie fizyczne, a tym samym objawy odstawienne, które no, są bardzo nieprzyjemne dla tych ludzi. Stąd terapia substytucyjna czasem jest jedyną dla nich szansą na życie. Natomiast to też nie jest tak, że uda nam się wszystkich uratować, bo moje największe poletko niestety jest tutaj i mam pacjentów, którzy odchodzili na moich oczach. Niestety tak jest, natomiast chciałbym jednak podkreślić, że więcej ludzi uratowaliśmy. I dzięki programom ci ludzie mogą, jeżeli to nie dociera, wiesz, do społeczeństwa takiego, że tutaj są narkomani, źli ludzie, to chciałem tylko powiedzieć, że ci ludzie dzięki temu programom generują nasze PKB. Mają dzieci, rodziny, domy. Część z nich znać. To są często pierwsze strony gazet. To cały przekrój geologiczny, tak, od ludzi z nizin społecznych po pierwsze strony gazet, bo uzależnić może się każdy. I uwierz mi, że każda historia tych ludzi to jest materiał na książkę. Bo to są straszne historie. Takim, wiesz, pokazem, co się zmieniło, to chyba myślę, że Ryszard Rydel, nie? Który gdyby dzisiaj żył, to myślę, że moglibyśmy mu inaczej pomóc. To cierpienie, czy detoksy, o których śpiewał, tak, które wyglądały zupełnie inaczej. Tak. Pracując o detoksie, wiesz, w dzisiejszych możliwościach, kiedy mogliśmy zaoferować z szefem pewne możliwości nawet odtrucia pacjentów, a opowieści ludzi, którzy pracowali 30 lat temu na detoksach, to są historie nieziemskie, tak, latających łóżek, wymiocin i ogromnych cierpień bólowych, bo to jest niezwykły ból. I chciałbym wszystkich przestrzec przed takim wrzucaniem wszystkich do jednego worka, nie? Bo w Polsce i na świecie, chociaż na świecie to się troszeczkę, te programy są różnie wyglądają, jest taka tendencja, albo to jest ćpun, nie? Natomiast to różnie w życiu bywało. Część tych ludzi na przykład wpada w uzależnienia z powodu różnych bólów, bo gdzieś tam, gdzieś byli leczeni, gdzieś te opiaty się pojawiły w życiu. Część ludzi za młodu popełniła błędy, tak? Każdy popełnia. Gdzieś trafili na złe środowisko, złe czasy, złe spojrzenie na innych ludzi, którzy podali im inne rzeczy. Inni ludzie chcieli jakichś doświadczeń, które się źle skończyły, ale przestrzegam przed wkładaniem wszystkich do jednego worka. Bo wielu wśród nich to są bardzo zacni, poważni obywatele, których po prostu los doświadcza. A wbudowany w metabolizm opiat będzie towarzyszył im całe życie. To są wielkie tragedie. Natomiast my mamy ludzi, którzy wyszli z tego.
Mamy ludzi, którzy wyszli z tego, w sensie oni są narkomanami, nie przyjmującymi substancji i ciągle się poddają leczeniu odpowiednim terapią, ale funkcjonują na poziomie ludzi zdrowych. Potem mamy grupę ludzi, którzy są aktywnymi członkami programów substytucyjnych. No i to jest dla nas wszystkich, dla nich i dla społeczeństwa też bardzo ważne, tak? No bo tak mówię, no, kiedy spotkałeś ostatnio na ulicy kogoś, kto brał kompo? Nie spotkałeś, nie? Dlatego, że niesiemy im pomoc. I to nie iść tak, że to jest ćpanie na koszt państwa, bo to jest nieprawda, bo metadon jest lekiem. I on blokuje te receptory opioidowe, tam głównie dobra, nie receptory. Patrzysz na mnie. On tam blokuje odpowiednie miejsca i powoduje, że mózg nie jest głodny. Tak, i powoduje ludziom, że mogą, nie wiem, mieć kochającą rodzinę, mogą iść do pracy i normalnie żyć. No, jest grupa ludzi, których nie uratujemy, bo ich wybór jest taki, a nie inny, ale jest to ich świadomy wybór. Jakie jeszcze mamy uzależnienia? No, uzależniliśmy może się od wszystkiego, tak. A jak się określa to takie, nie wiem, natręctwa, typu jakieś skubanie, gryzienie, obgryzanie i tak dalej? Dermatotilomanie, tak. Ale to wiesz co, to nie jest uzależnienie. To są już objawy czasem pewnych chorób i jak gdyby tak, czy tam trichotillomania, tak na przykład zjadanie włosów, tak o tym mówisz, tak. Ale to nie są uzależnienia. To często są objawy chorobowe, tak. No to właśnie. Mam... Ale to wiesz co, to idziemy... Siedzi taki gość tam za konsolą i tak cały czas robi, żeby drapał sobie całą... Ale to wiesz co, myślę, że musielibyśmy powiedzieć o zachowaniu, o behawiorystyce i o zaburzeniach lękowych. To jest zupełnie inna działka. A co, jak nazwiemy typka, który ma tam w garażu 27 motocykli starych i cały czas się dubi. To nie jest uzależnienie? Pewnie tak, tylko pytanie, wiesz, z uzależnieniem się należy zadać pytanie, czy ono szkodzi. A budżetowi rodzinnemu jak szkodzi? Czasem jak się pozyskuje takie motocykle ze złomu, to nie szkodzi. A małżonka co na to wszystko? Moja małżonka, ja mam bardzo wyrozumiałą moją żonę, zresztą ją pozdrawiam. Moja żona pozwala mi na wiele różnych moich pasji, tak? I toleruje moje wielkie motocykle w garażu. Za co bardzo jej dziękuję. A skąd, jak z menadżerem czasu na tego typu zajawkę? Wiesz co, nie ma tak czasu na to. Wiesz co, bo teraz remontuję właśnie WFM-kę. To taka historia jeszcze z moim świętej pamięci teściem, którą tam kupił. I wiesz co, no to tam jest śrubka na tydzień, nie? A taki motocykl powstaje czasami 2-3 lata. Szanuję. Dziękuję. I tym optymistycznym akcentem przechodzimy do kolejnej części. A jest? No jasne. Przecież musimy porozmawiać o tym takim głównym teraz dziale, na którym jesteś. Tak. Ciekawych osobowościach. Bardzo dziękuję za tą część i zapraszam do następnej. Moim gościem był lekarz psychiatrii Bartosz Nadolski. Dziękuję Państwu.